Hej, 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 dobry wieczór i dzień dobry. Zajrzałem wczoraj jeszcze raz do Sparki Linuxa. I jakoś męczy mnie ta niedokończona sprawa z fetchem. I wygląda na to, że w Sparki Linux Multimedia 5.1 Multimedia Edition, to ten fetch pokazuje się tak jak trzeba. Jest ten interfejs i te wszystkie listy pokazują się. Tak wyglądają te action list. I on to działa chyba w ten sposób, że można wrzucić cały folder z różnymi tam obrazkami i tam na przykład one się hurtem, ten skrypt je pozmienia na coś takiego, albo coś w tym rodzaju, albo coś takiego. I jak ktoś się zna, to może swoje tam wersje porobić. To jest, że jest drop shadow i zmniejszenie. I sprawdziłem, jak ten plik, który podobno był problematyczny, wygląda i porównałem z tym, co sam mam w tym Ubuntu Studio 17.04. I wygląda, że tutaj w tej wersji Sparky jest zmieniony już z tego from string to bytes i from byte. From string i to strings jest zmieniony na two bytes from two bytes i mniejsza o to. W każdym razie działa. Jeszcze tak się nie bawiłem tym na pełny gwizdek, ale bo tak prawdę mówiąc nie za bardzo widzę zastosowanie tego do moich potrzeb. No ale mam taką opcję i to działa w tym systemie Sparky jako live, czyli z płytki DVD. No i to na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymaj się, cześć.